Elektron Pro. Największy wybór polizingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, wideo portalu WLC.pl, lepsza strona Włocławka. Dzisiaj gośćmi jest trzech panów reprezentujących stowarzyszenie WKB Maratończyk, prawda? Czyli Włocławski Klub Biegowy Maratończyk w osobach Konrad Strzelecki, Marcin Gabrielski i Dariusz Kunecki. Witam was serdecznie, panowie. Witamy. Ostatnio zainteresowałam się waszą działalnością, bo pojawiło się zaproszenie, jeden z znajomych, Maciek Gajewski, pozdrawiam cię serdecznie, Maćku, zaprosił mnie do waszego wydarzenia biegowego, które w najbliższym czasie będzie miało miejsce. Jest to co? Powiecie czy nie? Bieg Tropem Wilczym. Bieg Tropem Wilczym. A kiedy on ma miejsce? 1 marca. 1 marca? To nie zdążę jeszcze z kondycją. No więc chciałabym, żebyście... Zaraz dojdziemy do tego biegu, o którym właśnie przed chwilą powiedzieliście. Natomiast chciałabym, żebyście mi najpierw powiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, że aż 72 osoby w chwili obecnej są w tym stowarzyszeniu. Marcin, zaczniesz? Tak? No mogę zacząć. Początki były dość niepozorne. Dwóch włocławskich biegaczy, Andrzej Figas i Sławek Mularski, stworzyli taki cykl... Sławek Mularski ten też Nurek, czy nie? No, obecny Nurek. No, obecny Nurek. A kiedyś biegacz sprinter. Aha. Stworzyli właśnie taki cykl biegowy, Liga Biegaczy Old Boys. Mm-hmm. Obecnie to się nazywa Wladyslada Cross, mm-hmm. ale to już miało początki w roku 2001 bądź drugim. Czyli to już... Dawno temu, 20 lat temu. No jakby nie było 18 lat już. No. To ciągnie się. No i tak ta Liga Biegaczy Old Boys trwała. Mm-hmm. I w 2009 roku razem z Danielem Tarczyńskim postanowiliśmy założyć klub wśród tych biegaczy, którzy wtedy biegali w tej lidze Old Boys. I od 2009 roku istniejemy jako Włocławski Klub Biegacza Maratończyk. 2009, czyli minęło wam już teraz 11 lat, tak? Mija. Mija właśnie, 11 rok. No i co, 72 osoby, tak? Na chwilę obecną 72 osoby, ale z roku na rok przybywa nas. No dobrze, a powiedzcie mi, zauważacie progres w tych osobach przybywających? Czy zwiększa się ilość osób, która do was przystępuje? Przez ostatnie dwa lata to na pewno przybyło sporo. Tak? Przynajmniej o 100%. Tak? A czym to jest spowodowane według was? Dobrą atmosferą w klubie. Tak, a jest dobra atmosfera bardzo w klubie? Atmosfera jest bardzo dobra. Mhm. Jesteśmy bardzo widoczni, co widać po naszych strojach chociażby. A to przyciąga. Przyciąga. Tak, to przyciąga. A jaki macie przekrój biegowy w tym stowarzyszeniu? Statut naszego stowarzyszenia zakłada, że osoby pełnoletnie mogą być w klubie. Czyli najmłodsze 18 lat. No 17-18 lat. Najmłodsi są, a najstarsi zbliżają się do granicy 80 lat. Naprawdę? Macie 80-latków u siebie? Nie jednego. Prawie. Nie jednego? Tak? No jest koło 70, no to tam jest pewno ze 3-4. I panowie zabiegaliby nie jednego 20-latka. No na pewno nie. No dobra, to jak wyglądają wasze, czy wy macie jakieś treningi biegowe, czy wy się tylko spotykacie na tych biegach? Jak w ogóle wygląda życie w waszym stowarzyszeniu? Bo 72 osoby to całkiem spora liczba. Znaczy my mamy forum wewnętrzne na Facebooku, w którym się kontaktujemy w różnych sprawach. A oprócz tego przez taki program jak Messenger umawiamy się na biegi. Oprócz biegów, zawodów, że tak powiem. Takich organizowanych. Organizowanych. My bardzo lubimy się spotykać, bo są też treningi, gdzie bardzo dużo treningów wykonujemy w samotności, ale zdecydowanie wolimy się spotkać i razem pobiegać. Ogólnie jest tak, że powiedzmy w tygodniu to większość z nas trenuje indywidualnie, bo ciężko znaleźć wspólny czas, bo różnie pracujemy, ale niedziela no to jest taki dzień, gdzie z rana spotykamy się, idziemy na 2-3 godziny biegać. Tak dużo, tak długo biegać? No dużo już, czasu poświęcamy? Tak, od środy do czwartku planujemy to, gdzie ile osób
Ustalamy trasy. No i gdzie średnio biegacie, tak mniej więcej może? I średnio ile i gdzie biegacie? Przykładowo w tym tygodniu pobiegliśmy od Rybnicy w stronę Jeziora Wikaryjskiego, później na... No dobrze, czyli Aleja Kazimierza Wielkiego, tak? Tak. Od Rybnicy w stronę Wikaryjki, tą ścieżką? Nie, lasami. Lasem. Znaczy ta ścieżka przy w lesie, co jest? Nie, to po drugiej stronie ulicy i to praktycznie lasami. Czyli lasami biegacie, tak? Tak. Wygodnie wam się biega lasami? Wygodniej na ulicy. Tak? Czemu przyjemniej? Bo co, miękciejsze podłoże? Raczej miękciejsze podłoże, lepsze powietrze do oddychania. Po drugie, biegając po lasach, oszczędza się stawy. No ja wiem, że wzmacnia ścięgna. To może ja zacznę po lasach biegać, słuchajcie. No dobrze, bo rozmawialiśmy przed wywiadem chwilę i no, zaskoczyliście mnie tym, ile imprez biegowych organizujecie. To teraz się przyznajcie nie tylko przede mną, ale przed widzami, którzy nas będą oglądali. Rocznie średnio. Albo w tym roku ile organizujecie, bo ja już wiem. W roku bieżącym mamy 14 biegów, z czego połowa to jest cykl Władysławia Cross. Co to jest ten cykl Władysławia Cross? To jest cykl 7 biegów, które rozpoczynają się od marca, a kończą w październiku. I to biegi są na ile kilometrów? Bieg dla dorosłych jest na 5 kilometrów, ale w krótszych biegach startują dzieci też. I gdzie je organizujecie? Stadion przy lesie. Czyli na Zazamczu, tak? Na Zazamczu. I tam jest pętla 5-kilometrowa i na tej pętli biegamy 7 etapów. Żeby być sklasyfikowanym na końcu, należy 4 ukończyć. A ten każdy etap ile ma? Ile kilometrów? 5 kilometrów. Każdy jest na jednej trasie. 7 razy 5 to jest 35, tak? Najwięcej? Można zrobić? Dobrze mówię? Łącznie. Ale wystarczy 4 biegi zaliczyć. Czyli 20 kilometrów. To sporo, nie? No, przez pół roku. No, dla was to pewnie nie. Aha, ale to jest, ja myślałam, że to na raz jest. Nie, to jest jeden bieg co miesiąc, jeden cykl co miesiąc. Czyli jeden etap musicie biegać? 5 kilometrów. 5 kilometrów. I to jest wtedy jako jeden bieg. Jeden. A 7 tych biegów łącznie macie. Łącznie. Myślałam, że tych etapów w ciągu jednego biegu jest. Nie. To wtedy byście się prawie... Oprócz tego, tak jak kolega zauważył, jest bardzo dużo biegów dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych organizowanych. To serdecznie zapraszamy. Przy tej Władysławia Cross, tak? Serdecznie zapraszamy na to właśnie wszystkich rodziców z pociechami, żeby wyciągnąć ich z domu. Najmłodsze dzieci nawet miały 2 latka, które... Tak, które uczestniczyły w tym? Tak, a powiedzcie mi, a dużo takich dzieci jest u was na biegach? W zeszłym roku średnio 60-70 dzieci było. Coraz więcej. Przy każdym biegu? Przy każdym etapie. Już naprawdę było sporo. No to rzeczywiście sporo. A was 72, czy tam 72 osoby, a ile takich osób bierze w takim poszczególnym etapie? Więcej niż tylko wasze stowarzyszenie? No nie licząc dzieci oczywiście, nie? Znaczy z klubów w poszczególnym etapie zwykle około 20-30 osób startuje. Po co założyliście to stowarzyszenie? Cel był w sumie tylko jeden, aby zrzeszyć wrocławskich biegaczy. No i pokazywać się w biegach organizowanych na terenie kraju. Na terenie kraju. Jeździcie po kraju? Jeździmy po kraju, ale uczestniczymy tu przede wszystkim w Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wystawiamy drużynę i tam też jest cykl biegów. Tam jest 12 biegów w ciągu sezonu. I każdy z nas musi co najmniej 6 czy 7 biegów ukończyć. Ale to jest, mówisz, musi. To jest taka zasada wasza niepisana? Czy jakaś nie, nie, to jest w regulaminie. Aha, regulamin. Żeby być sklasyfikowanym na końcu, to trzeba minimum 6 biegów mieć ukończonych. I wtedy jest klasyfikacja drużynowa i każdy jeszcze indywidualnie bierze udział. No dobra, powiedzieliście, że w tym roku organizujecie 14 biegów. Z tego 7 to są te etapy na to Władysławia Cross. To co jest pozostałe 7? Pozostałe 7? To przykro... Najbliższy to jest taki bieg Tropem Wilczym. No właśnie, zaraz o nim porozmawiamy. Oprócz tego organizujemy bieg nocny. A to wy jesteście organizatorami biegu nocnego? Tak. To nawet nie zauważyłam. A kiedy teraz będzie bieg nocny? Macie już plany na niego? Znaczy przyjęła się taka data, ostatni piątek wakacji. Czyli w tym roku będzie to 28 sierpnia. Myślałam, że to bardziej data czerwcowa. Raz było w czerwcu i to było przy okazji Dni Włocławka. Co się okazało lekkim
nie wypałem. No ale jak pierwszy raz organizowaliście, to z drugiej strony nie było co oczekiwać, żeby tam były zaraz jakieś fajerwerki. Ale zdecydowaliście, że przenosicie na koniec sierpnia. Z jakiego powodu? Po pierwsze, w sierpniu jest mniej biegów organizowanych w kraju. Także łatwiej jest zdobyć chętnych, dopasować termin. I w sumie o tej godzinie 21 w sierpniu już się robi ciemno. Aha, czyli wy chcieliście... I takie zakończenie wakacji. No, tak. No rozumiem. No tutaj zaraz rozpoczęcie wakacji. No dobrze, czyli mamy ten bieg tropem wilczym, bieg nocny, a jeszcze 5 innych? Jeszcze 5 innych. Przykładowo z tych największych to jest bieg Popiełuszki na Włocławskiej Tamie. No to widziałam w tym roku gdzieś tam zdjęcia. Ktoś też bieg dla dorosłych i biegi dla dzieci, w których co roku też około 300 dzieci uczestniczy. Super. Bieg Cudu nad Wisłą. Bieg Cudu nad Wisłą. Kiedy jest w sierpniu? To jest 15 sierpnia. Termin. Święto Matki Boskiej, tak? Na Włocławskim Zawiślu przy Państwowej Uczelni Zawodowej. Tam jest 10 kilometrów. Same takie duże dajecie te. Ja bym chciała pobiegać. 10 jest takie optymalne. Ja dwóch nie przebiegnę tam 10. Znaczy 10 km tylko jest przy okazji biegu Cudu nad Wisłą. Tak to robimy piątki. Piątki robicie. No to już piątka taka bardziej zachęcająca. No i co jeszcze? Pierogran. W Warząchewce. No. Zapraszamy na pierogi. Święto Pieroga. W tym roku prawdopodobnie 20 czerwca. Super data. No bieg leśny. Bieg leśny. 21 marca. No właśnie to chyba na ten bieg leśny się zapisałam, wiecie? Znaczy byłam przynajmniej zainteresowana. O, nawet jestem na Wladyslawia Cross jakąś 2020 zainteresowana. 15 marca. W biegu leśnym lepiej się nie zgubić. W biegu leśnym też jestem zainteresowana, tak. Czemu lepiej się nie zgubić w tym biegu leśnym? W środku lasu. Kiedyś był taki kawałek czerwonym kapturku, ale nie będę mówiła tu na antenie. Może niektórzy by chcieli. W każdym razie, czyli bieg leśny trzeba się nie zgubić, ale ten pierwszy to jest ten bieg tropem wilczym. To co to jest za bieg? Bo fajna nazwa. Też jestem zainteresowana. I pewnie bym się gdzieś zjawiła. Tam, w bo to jest najbliższy bieg. Oprócz 10 km jest jeszcze, można się zapisać na bieg towarzyszący. Na 1963 metry? Tak. To bym przebiegła. Tak. Oraz na marsz Nordic Walking na tym samym dystansie. No, może zacznijmy od biegania. Czyli bieg tropem wilczym 1 marca to jest najbliższa impreza, którą organizujecie. Czy trzeba się już zapisywać? I w ogóle jak wyglądają zapisy? Bo wiecie, im mniej formalne, to pewnie więcej chętnych by było. Na bieg tropem wilczym zapisy rozpoczęły się już w listopadzie. I teraz już są praktycznie... Ostatnie... Pewnie nie ma miejsca. Mają się ku końcowi. Na chwilę obecną pozostało około 40, ha, bo to na 40 paru miejsc. No. Także już niewiele zostało. Zaraz zobaczę, kto z tych włocławskich biegaczy tu, proszę. Maciek Gajewski, Joanna Maziarz, Marcin Lewandowski, Paweł Lewandowski, Magda. Dużo osób takich, które biega będzie w roku. O, prawie wszyscy. 15 moich znajomych bierze udział w tym biegu. Tylko ci, co tutaj zalekowali, czy tam polubili. A tak, to naprawdę cała śmietanka. Nie, no widzę, że wezmą udział 140 osób, 178 zainteresowanych. No może warto. Mariusz Trzciński, proszę. Dużo znajomych, którzy gdzieś tam biegają. To teraz powiedzcie mi, na czym polega sukces biegacza? Jak go osiągnąć? No bo wy na pewno dużo biegacie. Na początku trzeba chcieć, bo na początku to na pewno nie jest taka prosta sprawa. Zależy jeszcze, co rozumieć przez sukces. Samo wyjście z domu i takie cykliczne bieganie, nie? Bo chyba największym problemem jest zacząć. No bo tak jak ja na przykład nie mam formy jakiejkolwiek, kondycji. To jest właśnie początek. Początek jest ciężki, bo nogi bolą. No nie ma co się oszukiwać. Nawet jak się stosuje jakieś tam metody Galloway'a, czy zwykłe bieganie, samemu się wychodzi na 2-3 km, bo to tak początki wyglądają, to bardzo się dechciewa, bardzo się przychodzi zmęczonym do domu, pada się wręcz, człowiek jest spocony, nie wie co się z nim dzieje. I to trwa, trochę trzeba... No, te 3-4 miesiące... 3-4 miesiące trzymać. Po tym czasie już sobie nie wyobrażę życia. A to ta cykliczność, bo mówicie, że 3-4 miesiące, no ale to można biegać raz w tygodniu, a można 5 razy. To ile trzeba biegać w tygodniu, żeby... Znaczy taką podstawą są 3 razy w tygodniu minimum. Też, 3 razy, ale też żeby się tak nie, wiecie, nie wywalić, nie? Proponował marszobiegi na początek. Marszobiegi.
marszu biegu? Minutka biegu, 3 minuty marszu, tak na początek. I tak minimum z pół godziny. Pół godziny do 30 minut. Czyli minuta biegu, 3 minuty marszu biegu. Zmieniać. Z tygodnia na tydzień zwiększać bieganie. Jeżeli można, to po lasach. Po lasach. No dobrze, po lasach, powiedzcie mi... Albo bieżni. Teraz mamy fajną bieżnię na Osirze. I po tej bieżni, której tam biegacie, na tym otwartym stadionie, tak? Znaczy mówię na Osirze, przy Chopina. Tak, ale tam jest otwarty stadion, tak? Na no tym. Tak. Dobra, czytacie jakieś książki motywacyjne? Ja w ogóle zacząłem czytać książki, kiedy zacząłem biegać. Wcześniej nie lubiłem czytać, a teraz cały czas czytam jakieś książki motywacyjne, treningowe. No ale takie, które cię zmotywują, no bo wiecie, w pewnym momencie w głowie jak się biega, to czuje się to zmęczenie. A w przypadku maratończyków chyba jest najistotniejszym elementem całego. W czasie biegu? No. To praktycznie trenując, biegając, człowiek wyrabia sobie też psychikę na długich wybieganiach, na ciężkich treningach. To, co oni piszą w książkach, fajnie, to na każdego działa co innego. Można sobie jedną, drugą, trzecią, czwartą by trzeba było przeczytać, żeby znaleźć coś dla siebie. Są takie książki, są motywacyjne jak najbardziej. To każdy musi odnaleźć własną drogę, jak się zmotywować, żeby... A powiedz mi, a co ty sobie w głowie mówiłeś, jak miałeś taki już kryzys. Spadek formy, kryzys i stwierdziłeś, że nie, już więcej nie dasz rady? Znaczy, mówimy teraz o konkretnych biegach, w których tam w czasie biegu dawałem się wszystko i nagle, nie biegnę. Tak. No to szczerze powiem, że w 80% przegrywam. Jeszcze. Jeszcze przegrywasz. No to w zeszłym roku uważam tylko za 3 takie wygrane w pełni biegi, gdzie dałem się ponad 100%. To co mówiłeś sobie wtedy? Jak się że to nie jest moment na to, żeby się poddać. A wy macie takie sytuacje? Gdzie jesteście już u kresu sił i dobrze wam tylko funkcjonuje mózg, ale on wam mówi gdzieś, dobra, odpuść już, nie chce mi się, i nogi cię bolą. I najczęściej to w moim przypadku na maratonach, bo tam już parę tam przebiegłem i to była największa walka, no, z tymi pierwszymi maratonami. Gdzieś tam po 30 kilometrze przychodziło do głowy, że już może nie mam siły. No ciężko było. Ale cały organizm odmawia posłuszeństwa w takim momencie. No dobrze. No mózg jest tym takim najważniejszym chyba elementem przy bieganiu, bo wiele osób pewnie miało takie sytuacje, gdzie nogi już nie dawały rady, ale ten mózg jeszcze mówił biegnij. Ale też pewnie było wiele takich osób, które gdzieś tam nogi dawały radę, ale ten mózg już też nie chciał. To bardziej w tym kierunku. Tak? Jeżeli się nie przesadziło z tempem jakimś tam planowanym i było się przyszykowanym na to, co człowiek wiedział, że da radę, to wtedy tylko przegrywa się głową. Jaki jest sens biegania maratonów? Bo to mnie interesuje. Walka z samym sobą. Czy to nie jest zbytnie wycieńczenie organizmu? 42 km chyba, tak? To sam bieg to jest... szkodliwy dla organizmu. No bo ja, kolega mój w zeszłym roku, czy tam 2 lata temu przebiegł i powiedział, że już nigdy w życiu, nie? Że to jest taki... Ale przebieg. Ale no nigdy w życiu, nie? Że to jest... A ja po pierwszej miałem w głowie, gdzie następny. Dokładnie. Bieg. Czyli takiego bakcyla załapałeś, tak? Wszyscy przebiegliście maraton? Tak. Wszystkim wam się udało do końca? Tak. Ja mam 14 i każdy do końca. 14 maratonów przebiegłeś? Ja mam 19. Ale 3. Ale tutaj kolega akurat krótko biega jeszcze. Marcin, 19 maratonów masz za sobą? 19. Boże. Nie wiem, co wy macie w tych głowach, jak wy się motywujecie naprawdę. Też bym to chciała i podejrzewam, że większość ludzi chciałaby wiedzieć, jaki jest sukces, co trzeba sobie mówić, żeby wyjść i zrobić tyle kilometrów, bo to jest naprawdę... Nie, kilometrów to trzeba zrobić, żeby się przygotować do tego. Tego maratonu. Tak, ale nie, jak trenujesz, to nie przebiegniesz od razu 42, nie? Tylko no, trenujesz. No. Gdzieś tam sobie pewnie tłumaczysz, biegaj, i jak nie pobiegniesz maraton, to i tak będziesz miał kondycję. Ale na raz 42 km. Pierwszy maraton, ja na przykład po 1,5 roku biegania planowałem dopiero zrobić. Nie wiem, że ludzie się przygotowują, bo było tutaj u nas w studio paru biegaczy, którzy właśnie o tym mówiło. Czyli najbliższy wasz bieg to jest bieg Tropiem Wilczym. Tak, serdecznie zapraszam. 40 jeszcze miejsc wolnych. Jeżeli ktoś chce zacząć biegać, tak na przykład jak ja, to może się zapisać na bieg. Bieg jest w lesie, tak? Bieg, pierwszy kilometr jest drogą asfaltową, a później po ścieżkach leśnych wokół jeziora Łuba. Dobra, a powiedzcie mi, ile 5 kilometrów?
Tu jest akurat 10 km. A to może jednak już nie jestem zainteresowana. To tylko jest ten dodatkowy dystans 2 km. To może rzeczywiście. No dobrze. Jeżeli ktoś z Państwa byłby chętny, żeby dołączyć do bardzo zacnej grupy, jaką jest Włocławski Klub Biegacza, maratończyk, który zrzesza w swoim stowarzyszeniu aż 72 osoby i na Włocławek myślę, że to jest ogromny sukces, ponieważ takich dużych stowarzyszeń ciężko w naszym mieście szukać. Panowie mi tutaj mówią, że jest fajna atmosfera, biegają. Wiem, że pojechali razem do Drezna, prawda? Na maraton też? Maraton. To zawsze może się zapisać do tego klubu biegacza włocławskiego. Kontakt z Wami jest na Facebooku, bo macie swoją stronę, prawda? Jest strona. Można się zapisać, można zacząć biegać, można zacząć uprawiać zdrowy tryb życia, jeżeli można to tak określić, poprzez bieganie. Ja zapraszam do przynajmniej obserwowania strony, żeby zobaczyć, ile imprez jest organizowanych, bo to już jest w kalendarzu część przynajmniej podane. No i można coś zmienić w swoim życiu. Kalendarz biegów jest podany na naszej stronie internetowej. Mhm. Tam już jest pełen terminarz na bieżący na rok. Na cały rok. No ja już widzę, że na Facebooku macie przynajmniej... Na Facebooku, nie, to mi się coś włączyło. Na Facebooku też już macie podane, gdzie warto brać udział, więc ja wszystkich zachęcam. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie Gość WLC byli panowie reprezentujący Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza Maratończyk, pan Dariusz Kunecki, Marcin Gabrielski i Konrad Strzelecki. Ja bardzo dziękuję za to, że przyszliście, może mnie trochę zmotywujecie do biegania i nie tylko mnie, tylko parę osób, które pewnie się zastanawiało, kiedy i czy może zacząć biegać. Tak, to jest ten dobry moment, bo idzie wiosna, jak najbardziej. Wszystkich zachęcam. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Pro. Największy wybór poleasingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł.